Cześć, powiedz mi, wierzysz w cuda? Ja też, ale wydarzył się cud. Otóż za chwilę obejrzysz materiał, który myślałem, że straciłem, że został skasowany albo usunięty po prostu. Okazało się, że jednak gdzieś był. Był to materiał z obozu koncentracyjnego. Druga część filmu z zeszłego roku. Na YouTubie jest pierwsza. Za chwilę teraz będziesz oglądał drugą część, także zawsze warto wierzyć.
Zobaczcie, ile było. Tu jesteśmy. Rogoźnica z rzeką. Tu jest Jelenia Góra, Hirschberg, tam gdzie mieszkam. Cieplice. To jest część teraz Jeleniej Góry. Zobaczcie, ile było obozów, filii obozów pracy. Zarówno po stronie polskiej, jak i po stronie niemieckiej. Ludzkie życie było tańsze od kromki chleba. Brak mi słów. Ludzie ludziom zgotowali ten los. Wiecie co, ja rozumiem, że Hitler mógł porwać tłumy, które go słuchały, ale nie całe narody. To całe bestialstwo, które się tutaj działo, to się działo w nas wszystkich. To się działo w tych ludziach, oprawcach, Niemcach. Wcześniej tam, tam był napis o hitlerowskich barbarzyńcach. Hitlerowcem określamy człowieka, który jest zapatrzony w Hitlera. Ale ci barbarzyńcy, poza tym, że byli hitlerowcami, byli też Niemcami. Co do jednego. Może Austriacy też byli. Niemcy się nie wyprą tego. Można im co najwyżej to wybaczyć. Jednakże musimy pamiętać o tym, co się tutaj działo i nie tylko tutaj. Że ludzie umierali. Umierali w takich komorach gazowych, jak tam wam pokazywałem. Także musimy pamiętać o tym, co się tutaj działo, żeby to już się więcej nie powtórzyło. Musimy wyciągnąć naukę z historii. Musimy. Naprawdę musimy. Słuchajcie, to co tutaj widzimy, widzicie, to
Chyba nie muszę wam mówić, co to jest. Widzicie, tutaj nie tylko Polacy leżeli, Belgowie. Francuzi. Włosi. Wiecie co, płakać mi się chce. Płakać mi się chce nad tym całym okrucieństwem, które tutaj było. Jeżeli zastanawialiście się, co robili więźniowie Gross-Rosen poza umieraniem niestety, to chyba już możecie się domyślać. Chyba już wiecie, co robili. Pewnie słyszeli ku chwale Wielkiej Rzeszy. Jedno wielkie gówno, prawda, za przeproszeniem. Człowiek jest wart tyle, ile sam osiągnął. Więc wiecie, że ofiary, które tutaj były, więźniowie obozu koncentracyjnego w Gross-Rosen, wydobywały granit. Jesteśmy w ogóle w okolicach Strzegomia, gdzie granit jest bardzo popularny. Jest go naprawdę całkiem sporo. Zresztą widzicie to chyba, prawda? Zobaczymy jeszcze, co tam jest. Powoli będziemy wracać. Powiem wam, że jest ciężko. Jest ciężko. Mało rzeczy jest tutaj zachowanych. Najczęściej są to same gołe fundamenty. Jest tylko jeden budynek, który się uchował. Widzieliście już. Ale to wszystko jednak daje do myślenia. O, jest informacja.
Tu w latach 1940-45 pracowali, cierpieli i ginęli więźniowie obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. Czegoś, czego byś nienawidził, aby ci kto inny czynił, patrz, abyś ty kiedy drugiemu nie czynił. Księga Tobiasza. To przesłanie jest bardzo, bardzo mocne. O czym ono mówi, że przypomina ofiarom i przyszłym pokoleniom o tym, co Niemcy tutaj robili, abyśmy my sami nie czynili tego samego innym. Myślę, że tej sentencji nie znają w Rosji. Myślę, że o niej nie słyszeli. A pamiętajcie, że historia rozliczy nas wszystkich. Tych takich zwykłych szaraków jak ja, czy wy, może historia pominąć. Pewnie pominie. Ale polityków, przywódców osądzi. Osądzi szybko. I bezkompromisowo. Także kończę ten odcinek i mam nadzieję, że wam się podobał. Był zupełnie inny niż wszystkie poprzednie. Cała ta seria, cały ten sezon powinien być inny. Abyśmy pamiętali o tym, co się wydarzyło i co się dzieje teraz na wschodzie. Że to samo. Ludzie zabijają siebie nawzajem. Zmuszają do pracy. To jest chore.
nade mną. Ale jestem kurwa mokry. Dobra, słuchajcie. Wszędzie są kamery.